moja reklama życia. Mam marzenie, żebyśmy nie bali się pomagać innym, zwłaszcza gdy stawką jest ludzkie życie. Mam marzenie, żebyśmy mieli dostęp do rzetelnych informacji, bo wiedza daje przewagę nawet nad śmiercią. Mam też marzenie, żeby wśród wielu reklam pojawiła się reklama tego, co najważniejsze. Mam marzenia i wiem, jak je spełnić. Chciałbym nagrać reklamę życia. Taką, która promuje ludzkie życie, ale też taką, która będzie najważniejszą w mojej karierze, bo zawodowo stworzyłem ich już całkiem sporo. W mojej reklamie życia chciałbym odpowiedzieć na pytanie, co bardziej boli, oddanie szpiku czy nadepnięcie gołą stopą na klock Lego. Chciałbym pokazać, że rejestracja w bazie DKMS jest znacznie łatwiejsza niż odwiedzenie najbliższego paczkomatu. Przede wszystkim chciałbym opowiedzieć Wam swoją historię o tym, jak w łatwy sposób można dać komuś szansę na życie. Poznajcie. Okazało się, że mam bliźniaka. Dowiedziałem się o tym w 2016 roku, 6 lat po zarejestrowaniu się w bazie Fundacji DKMS. Oznaczało to jedno, że mój bliźniak potrzebuje mnie i to bardzo. Po potwierdzeniu zgodności i badaniach otrzymałem informację z wyznaczonym terminem pobrania moich komórek macierzystych metodą tak zwanej aferezy. To 80% przypadków. Pozostałe 20% to pobranie z talerza kości biodrowej i tutaj najczęściej jest pobierane wtedy, kiedy biorcą jest małe dziecko. Jak to u mnie wyglądało w praktyce? Krew była pobierana z jednej ręki, przechodziła przez taką wirówkę, pobierała co potrzeba, a dla biorcy jest to jego szansa na życie. I ta sama krew wracała do drugiej ręki. W tym samym czasie mogłem jeść, mogłem pić ból. Jeśli kiedykolwiek nadepnęłaś stopą na klocka Lego, to myślę, że ten ból jest dużo większy. Przyznam, że płakałem, ale z radości, że mogę komuś pomóc i w taki łatwy sposób mogę komuś dać szansę na życie. Po tym wszystkim czułem się bardzo dobrze, emocjonalnie jednak była to kosmicznie duża dawka, z której czerpałem, myślę, że czerpię jeszcze do dzisiaj. Byłem ciekawy, kim jest mój biorca. Odliczałem już czas do spotkania z tą osobą, bo musiałem mieć 2 lata, zanim się poznamy. Niestety ten dzień nie nadszedł i nie nadejdzie, ponieważ mój biorca umarł. 11-letnia bliźniaczka nie żyje i to jest historia, która nie zakończyła się happy endem. Natomiast większość takich historii jednak kończy się happy endem i mimo, że u mnie tak to było, mimo, że nigdy jej nie poznam, to chciałbym, żebyśmy wspólnie zrobili coś, co pozwoli innym tą historię dokończyć w dobry sposób, bo takich osób jak ta moja bliźniaczka jest znacznie więcej. Co ważne, to jest jedyna ich szansa na wyzdrowienie. Żeby znaleźć takiego biorcę, potrzebuje mieć możliwie dużą bazę dawców. W Polsce jest to prawie 1,8 miliona na 30 milionów osób. To jakieś 28 milionów osób za mało. Zapraszam Cię więc do rejestracji. Po pierwsze, do rejestracji w bazie Fundacji DKMS. Po drugie, do tego, żebyś oddał głos na mój projekt. Jeśli uważasz, że ta historia jest warta tego, żeby opowiedzieć ją dalej, zagłosuj, a być może i ty dasz komuś szansę na to, żeby spełnić jego marzenie o zdrowym i długim życiu. Gdzie i kiedy? Facebook, YouTube, Instagram, mój profil. Jestem dawcą na Facebooku, także wierzę w wiele profili innych osób i organizacji, to miejsca, w których chciałbym, żeby pojawiła się ta reklama. Mam nadzieję, że będzie wyświetlona więcej niż 1 000 000 razy i chciałbym, żeby pojawiła się ona jeszcze w tym roku.